Teraz przed Państwem entuzjasta edukacji, człowiek, który wiele dla edukacji zrobił, również w Finlandii, ale nie tylko, i człowiek, który zajmuje się zawodowo również nawet takimi obszarami jak filozofia. Przed Państwem Lauri Järvilehto. To jest to wyzwanie dla konferansjerów. Gorzej miałem tylko, jak kiedyś prezentowałem zespół z Japonii przy Mistrzostwach Świata na jeździe figurowej na lodzie. Lauri Järvilehto ze startupu Lightnear, który opowie o kolejnych wyzwaniach, ale o kolejnych wykorzystaniach zabawy i edukacji. Przyszłość nauczania jest już tutaj. Thank you. Dziękuję. Good morning, everybody. Witam Państwa. My name is Lauri. Nazywam się Lauri Järvilehto. That was, by the way, amazing pronunciation. To było niesamowite wymówienie mojego nazwiska. Duże brawa. I think I've given about maybe 200 or 300. Myślę, że wygłosiłem 200, może 300 występów konferencyjnych. Chyba nikomu jeszcze nie udało się wypowiedzieć mojego nazwiska prawidłowo. Proszę wybaczyć, jeśli nastręczam takich trudności. So we live in strange times. Żyjemy w dziwnych czasach. In fact, we live in times whose very definition is właściwie żyjemy w czasach, których definicja już jest dziwna. Jeszcze z 2-3 dekady temu życie było mniej więcej przewidywalne. Ale w tej chwili już i tak nie jest, już nam to umknęło. Są 2-3 rzeczy, do których możemy się zwrócić, jeśli mówimy o tym, co zrobić. Na przykład wiem, że gdybym to opuścił, to spadłoby na ziemię. Z dużym prawdopodobieństwem. Inna rzecz, której możemy być pewni, to to, których rzeczy właściwie nie jesteśmy pewni. Na przykład, ilu ludzi jest za tą ścianą w tej chwili. To jest niewiadomo. Ale możemy mniej więcej się tego domyślić, więc to jest nieznane. Nie jest to problem, że istnieją nieznane, po to mamy naukowców, od tego mamy naukę, do tego służy uczenie się, być w stanie coś rozpracować. Ale jest jeszcze trzecia kategoria rzeczy. To jest coś, co jest tak zwaną niewiadomą niewiadomą, czyli coś, co powoduje problemy. Chodzi o to, że nie znamy odpowiedzi, ale co więcej, nie znamy nawet pytania, które powinniśmy zadać. Świat dzisiejszy jest właśnie światem przepełnionym nieznanymi nieznanymi, na które nie znamy pytań. Technologia przyspiesza, zmiana technologiczna jest coraz szybsza. Co znaczy, że za 5 lat świat będzie wyglądał znacznie istotnie inaczej niż dziś. Po raz pierwszy w historii ludzkości żyjemy w takich czasach, gdzie każda klasa na planecie to klasa, w której są uczniowie, uczennice, którzy wiedzą coś lepiej od nauczycieli i nauczycielek. Ale jak wspomniał już Par, zdaje się, że utknęliśmy w szkołach, myśląc, że świat jest takim miejscem, do którego możemy wiele rzeczy rozpracować. Nawet jeśli są tam nieznane, to możemy na te nieznane odpowiedzieć. No ale świat przyspiesza. Zmiany zachodzą coraz szybciej każdego dnia. Nie wystarczy już się uczyć. Musimy się nauczyć, jak się uczyć. Przyglądałem się temu problemowi w szczegółach i brałem udział w kilku projektach w ciągu ostatnich 5-6 lat związanych z uczeniem się, z edukacją. Większość miała związek z działalnością firmy Rovio, postępami Fun Learning, ale także współdziałamy z naszym Ministerstwem Edukacji i Parlamentem, by postarać się wytyczyć przyszłe kierunki edukacji.
Wiosną tego roku działałem w zespole 30 osób, które właśnie miały pracować nowe kierunki edukacji fińskiej. I widzę, że nasz rząd zamierza wdrożyć w swoim oficjalnym programie nasze pomysły, a mianowicie uznanie konieczności zamiany Finlandii w taki kraj, w którym wszyscy będą uwielbiali się uczyć. Wiemy, jak wyglądają dyrektorzy szkół, oficjele. Przez 3 godziny zastanawialiśmy się, czy możemy użyć słowa kochać, uwielbiać. Czy to nie jest zbyt naładowane emocjonalnie słowo, żeby odnosić się do uczenia się? Przecież uczenie się to jest coś, no, co się robi w szkole. Więc dlaczego nie mielibyśmy to kochać, uwielbiać? But this is what we ended up with. No, ale na tym stanęło. We want to make Finland into chcemy, żeby Finlandia była krainą, w której każdy będzie kochał się uczyć. It doesn't stop there. Ale to nie koniec. Musimy jeszcze sprawić, żeby ten świat był światem, w którym wszyscy będą kochali się uczyć. Krótko mówiąc, nie wystarczy uczyć się, musimy nauczyć się, jak się uczyć, a jedyna droga do tego to sprawienie, żeby uczenie się stało się dla nas znaczące. I z przykrością muszę powiedzieć jako przedstawiciel Finlandii, że jesteśmy numerem jeden, jeśli chodzi o edukację w 12 różnych zestawieniach. I w różnych metrykach. Usłyszałem ostatnio, że Finlandia, jakąkolwiek listę 10 najlepszych rzeczy, zestawień znajdzie się w tym 10. Jesteśmy fantastyczni, słyszeli Państwo już o edukacji. Proszę podnieść rękę, jeśli usłyszeli Państwo kiedyś o edukacji w Finlandii. No niektórzy z Państwa słyszeli. Ale edukacja nie działa. Ona się załamuje i nie tylko w Chinach, o których mówił Peter, ale w innych krajach również. Opublikowano parę artykułów naukowych, które były szokujące dla decydentów w zakresie kształtowania edukacji w naszym kraju. Jeden z tych artykułów to wynik badań, które przeprowadzono w tej niesamowitej Finlandii, w tym kraju numer jeden, jeśli chodzi o wszystkie zestawienia top ten dotyczące edukacji. Więc jedno z badań wskazało, że 25% uczniów i uczennic Finlandii cierpi na to, co znamy, tak zwany syndrom znudzenia. Kto z Państwa to zna? To jest syndrom, który zidentyfikowano w badaniach psychologicznych dość niedawno. To jest właściwie przeciwieństwo wypalenia. Więc wypalenie polega na tym, jeśli mamy za dużo na głowie, za dużo do zrobienia, już nie możemy więcej przyjąć, czyli po prostu gdzieś wypala nam bezpiecznik związany z poziomem stresu. Ale jest też równie poważny problem będący przeciwieństwem, czyli bycie znudzonym do tego stopnia, że nie jesteśmy w stanie działać. Proszę się o tym zastanowić. Jeżeli ćwierć wszystkich uczniów i uczennic jest tak znudzonych, że nie może w ogóle działać w środowisku szkolnym, w jaki sposób mogą się nauczyć? A skoro nie mogą się uczyć, to po co w ogóle chodzą do szkoły? Ale to, co jeszcze bardziej przerażające, to wynik kolejnego badania, które otrzymałem w zeszłym tygodniu od jednego z czołowych profesorów edukacji, Kirsty Longa. Wyniki jego badań wskazują na to, że 50% uczniów uczennic w fińskich szkołach nie ma pojęcia, dlaczego musi chodzić do szkoły. I to badanie, przypomnę, zostało przeprowadzone w kraju z zestawienia top ten najlepszych 10 w Finlandii. Jest bardzo proste wytłumaczenie, dlaczego tak jest. I to jest coś, co wszyscy musimy potraktować bardzo poważnie jako profesjonaliści w zakresie uczenia. Jeden z efektów przyspieszającego świata, uczenia się lub wykonywania pewnych rzeczy bardziej efektywnie, również kosztowo, w sposób bardziej uważny, umożliwiający szybką reakcję. Jednym z efektów tego jest to,
że nauczyliśmy się sprawiać, żeby życie było bardziej rozrywkowe. 3 miliardy aplikacji Angry Birds w życiu. To jest ogromna liczba. Kiedy byłem dzieciakiem, zabawa frajda oznaczała wyjście na dwór, bieganie po nim i kopanie kamyków. Nie wiem, jak to wyglądało to w Polsce w latach 80. No, ale takie kopanie kamyków, piłki, może innych dzieciaków od czasu do czasu. Tego nie róbcie. And then, you know, if you really wanted to have some, you know, entertainment, jeżeli naprawdę pragnęło się rozrywki, włączało się telewizor. And that was amazing. To było niesamowite. Kolorowa telewizja. Remember this guy was a talking car? I don't know if you had it in Poland, but... Nie wiem, czy w Polsce też anyway, był nadawany. Teenage Mutant Ninja Turtles. This was, można you know, było this was the kind of fun we had in the 80s. And to do, you know, to really like, you know, to have this big time. I to była ta ogromna frajda, czyli trzeba było czekać do 9 wieczorem, włączyć telewizor i jeśli akurat nie, obraz nie był nie zaśnieżony, to można było się tej rozrywki doczekać. Spora część mojego dzieciństwa była w związku z tym nudna. Ale tak nie jest. Nie jest to odczucie dzieci dziś. Dlatego, że mamy całkowicie nowy paradygmat rozrywki. Rozrywki, która jest wszechobecna, która zawsze jest na wyciągnięcie ręki. Kiedy jesteśmy nieco znudzeni, wystarczy, że włożymy rękę do kieszeni i sięgniemy po telefon i zaczniemy grać w Angry Birds albo inną grę, albo rozwiążemy krzyżówkę, albo coś obejrzymy na Google. Pewnie każdy z nas też sprawdza dosyć często skrzynkę mailową. Pewnie 557 tysięcy razy dziennie. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę na to zjawisko. Już przestaliśmy to nawet zauważyć. Ilu z Państwa ma smartfony? You know, you have this like beeping thing that goes on whenever you get I od czasu do czasu mamy ten dźwięk tak pikający, który mówi nam, że przyszedł e-mail. Więc w takim świecie żyjemy. Świat, w którym mamy całe mnóstwo możliwości doświadczenia rozrywki na wyciągnięcie ręki, gdziekolwiek jesteśmy. Ale to także świat, w którym, jak wspomniał Peter, a przepraszam, to powiedział parnie. Peter, że kiedy przychodzimy do sali szkolnej, właściwie czujemy się, jakbyśmy zostali teleportowani do lat 20. ubiegłego stulecia. Nie wiem, czy o tym wspomniałeś, par, być może będę powtarzał część tego, co Państwo już słyszeli. Profesorowie, o których wspomniałem, często mówią o tym. Są dwa miejsca na planecie w tej chwili, gdzie trzeba wyłączyć telefon komórkowy. Jest to samolot i klasa szkolna. Słyszysz Państwo więcej od Petera, ale już wiemy, teraz już właściwie nie trzeba wyłączać telefonu w samolocie, bo wystarczy przełączyć go w tryb samolotowy, więc jedyne miejsce na planecie, gdzie nie można grać w Angry Birds wtedy, kiedy się chce, to jest klasa. Co jest właściwie dobrą rzeczą, bo przychodzimy się tam uczyć, ale nie będziemy się niczego tam uczyć, jeżeli zostaniemy zanudzeni na śmierć, jeżeli nie zaangażujemy się w to, czego mamy się nauczyć. Zaangażowanie jest kluczowe. Uczenie się jest bardzo prostą funkcją zaangażowania. Potrzebna jest nam substancja, coś, czego mamy się nauczyć. Tak jak masa w fizyce, czy fakty historyczne na lekcji historii. No ale musi nas to wciągnąć, bo jeżeli nie jesteśmy zaangażowani, to będziemy sobie rysować Mickey Mouse. Kiedy ja byłem dzieckiem, to właśnie takie rzeczy się gdzieś bazgroliło na stronie, kiedy było się znudzonym. Więc pewnie dzisiaj dzieciaki malują Angry Birds. Jeżeli rysujemy myszkę Mickey, to pewnie nie nauczymy się wiele z tego, co mówią do nas w tym czasie. Także zaangażowanie jest tu kluczowe. Krótko mówiąc, mamy tutaj do czynienia ze zjawiskiem, który rozpocząłem, którego nazewnictwo zaproponowałem, czyli to jest luka w uwadze. Bo tracimy tę naszą uwagę w życiu codziennym, wyjmując ten telefon. Musimy go wyciągnąć. I zyskać dostęp do aplikacji, która jest dostępna po prostu od ręki. Stało się to tak angażujące, że trudno nam z tego zrezygnować.
Przenosi się to również na klasę, gdzie wracamy do lat 20 ubiegłego wieku i sytuacji, w której musimy siedzieć w ławce i gdzie nikogo nie obchodzi, co my robimy, bo słyszymy, my sobie robimy swoje, a słyszymy gdzieś tam z tła, bla, 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 nauczyciela czy nauczycielki. Bardzo trudno wtedy skupić uwagę. I ta luka się nam poszerza. Co ja zacząłem działać w Lightnie, byłem ewangelistą fan learningu. Chcę Państwu opowiedzieć o tym doświadczeniu, żeby Państwo zrozumieli mój punkt widzenia. Mam taką pasję głoszenia tego słowa, ewangelizacji w zakresie uczenia cyfrowego, uczenia opartego na fan learningu. Pasi Salberg, jeden z profesorów uczącym na Harvardzie w Stanach Zjednoczonych, to jest numer jeden, jeśli chodzi o autorytety dla edukacji chińskiej. Miał fantastyczną prezentację przed paroma dniami. Dotyczyła ona właśnie uczenia się cyfrowego, zalet i wad. Mówił o zagrożeniach digitalizacji. Mógłbym tutaj rozwinąć całą poetykę tego, jak fantastyczne może być uczenie się cyfrowe. I za chwilę do tego przejdę. Opowiem o tym, jakie możliwości to przed nami otwiera. Ale zanim skupię się na tych pozytywach, chcę wygłosić słowo ostrzeżenia, może to nietypowe dla takiego ewangelisty, jakim jestem. W zakresie uczenia cyfrowego. Mianowicie profesor opisał sytuację, w której mamy coraz więcej szybkiej i zabawowej rozrywki. W Stanach Zjednoczonych jest eksplozja przypadków ADHD, bo dzieci nie są w stanie się już więcej skupić. Kiedy my byliśmy dziećmi, kopaliśmy te kamyki, piłki i inne dzieci, jak już wspominałem, tego ostatniego nie polecam, i nudziliśmy się i nauczyliśmy się, jak z tą nudą żyć. Ale nasze dzieci już tego nie mają. One nie znają nudy w taki sposób, nie radzą sobie z nią. To jest ogromne wyzwanie. The problem, however, this was something that Pasi Salberg pointed out, that all of these new digitalization, all these new great games, they're challenging us. Ucyfrowienie to jest wyzwanie, które skraca naszą uważność. Powiedział, że kiedy Lightner wypuszcza swoją pierwszą grę, robi to poprzez kampanię promocyjną na YouTubie. Gra była promowana przez dwuminutowe filmiki. Jeden z recenzentów powiedział do mnie: Laurie, jeśli chcesz promować tę grę i trafić do nastolatków, dwie minuty to znacznie za długo. Musisz skrócić te filmiki i użyć Vine'a. Wiedzą Państwo, co to jest Vine? Ręce w górę. Jestem zaskoczony, jak wielu z Państwa to wie, bo ja po raz pierwszy, kiedy to usłyszałem, musiałem sobie to wygooglać. W każdym razie to musi być filmik wideo 7-sekundowy i wtedy, jak będziesz miał sporo szczęścia, to nie zatrzymają tego po 5 sekundach. Więc taki jest właśnie zakres uwagi, czas, w którym dzieci są w stanie się skoncentrować. I nic z tym nie możemy zrobić. Poza stosowaniem inteligentnych urządzeń, których obsługą fachowo zajmują się ci, którzy mają mniej niż 12 lat. Moglibyśmy, nie wiem, nakładać kary finansowe na rodziców, których rodzice grają Angry Birds. Bo jeżeli byśmy tego nie zrobili, nie możemy liczyć na zmianę w deficycie uwagi. Mam doktorat w zakresie teoretyki filozoficznej. Przepraszam, jeśli sięgam do tej dziedziny i robię taką wycieczkę. W każdym razie filozofowie czynią rozróżnienie pomiędzy dwoma stanowiskami. Jedno to jest podporządkowanie się czegoś zgodnie z myślą prawa. Fantastycznie mogłoby być, gdyby nasze dzieci się dobrze zachowywały, dobrze się skupiały, czyli gdyby były takimi ulubionymi dzieciaczkami swoich rodziców. Czyż nie byłoby fantastycznie? No ale wiedzą Państwo, jakie są dzieci dziś.
The other one is the fact, though, drugie stanowisko to wzięcie pod uwagę tego czynnika, jak rzeczy się rzeczywiście mają, a nie jak byśmy sobie tego życzyli. Żyjemy w świecie coraz szybciej rozwijającym się i nie ma tutaj sposobu na zatrzymanie tego rozwoju. Także pokrótce, jeśli chcemy w takim świecie żyć, musimy nauczyć się, uczyć się jak się uczyć, a po to, żeby się uczyć jak się uczyć, trzeba kochać się uczyć. To oznacza, że w sali szkolnej właściwie rywalizujemy uwagę dzieci z możliwościami rozrywki, które są dla nich dostępne w tym samym czasie. I tu wchodzi w grę ta platforma uczenia się, o której mówili moi przedmówcy. Całe pojęcie fun learningu. Musimy znaleźć sposób na to, żeby uczenie się było taką frajdą, jak się da, i było konkurencją dla rozrywki, jaka jest dostępna poza uczeniem się. Wspomniałem o zagrożeniach, ale chcę skończyć pozytywnie. Wszyscy wiemy, jak to zrobić, bo już mamy narzędzia. One są już do naszej dyspozycji. Jeszcze dwie rzeczy powiem, zanim skończę. Jedna z nich to fakt, że w ciągu 5 lat, kiedy próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, jak uatrakcyjnić uczenie się, pewnego dnia doszliśmy do wniosku, że wcale nie musimy tego robić. Jest takie powodzenie jednego z filozofów S.S. Rinena w Finlandii, który mówi: świat jest przepełniony entuzjastycznymi ludźmi z ogniem w oczach. Problem polega na tym, że większość z nich ma mniej niż 7 lat. Więc nie ma nic złego w uczeniu się. Kiedy siedzieliśmy w ławkach i słuchaliśmy nauczyciela lub nauczycielki, ale zanim poszliśmy do szkoły, uwielbialiśmy się uczyć. Każde dziecko przed wiekiem szkolnym jest fenomenalnie rozentuzjazmowane. Uwielbia uczyć się nowych rzeczy, uczyć się pisać, czytać matematyki. Wszystko się chrzani w tym momencie, kiedy idziemy do szkoły, gdzie nie uczą nas, tylko zanudzają na śmierć, jak pokazują ostatnie badania. Wtedy tracimy tę iskrę. Uczenie samo w sobie jest niesamowite. Nie chodzi tutaj o to, żeby to była wyłącznie rozrywka. Ale musimy sprawdzić, żeby ono rzeczywiście zachodziło. W świecie, w którym uwaga, uważność narażona jest na bodźce zewnętrzne, z którymi musi konkurować umysł. Na koniec przykład tego, jak wygląda uczenie się przyszłości, moim zdaniem. I to nie jest jakaś przyszłość tam gdzieś odległa. To jest przyszłość, która jest już tutaj. William Gibson kiedyś powiedział, przyszłość jest już tutaj, tylko jeszcze nie dość szeroko rozpowszechniona. Czytałem książkę Rovio, Learning for Fun. Można ją nabyć na Amazonie, polecam. Jest dostępna także po fińsku i koreańsku, jeśli byliby Państwo zainteresowani. By napisać tę książkę, przejrzałem mnóstwo gier, całe setki. I ćwiczyłem je na iPadzie jednego z moich dzieci. I zobaczyłem, jak mój syn Lukas siedział na sofie i widać było, że wciągnęło go coś niesamowicie. Usiadłem koło niego, chcąc zobaczyć, skąd ta iskra. I niemal spadłem z sofy, kiedy zobaczyłem, co robił mój syn. Grał w grę, która się nazywa Dragon Box. Jest to niesamowita, fenomenalna gra o uczeniu się matematyki. Nie jakiejś tam matematyki, tylko bardzo złożonej algebry. Lukas, mój 3-latek, przez 2 tygodnie grania w tę grę nauczył się rozwiązywać wysoce skomplikowane równanie. Większość ludzi nie umie tego zrobić nawet w szkole średniej czy na uczelni, a 13-latek był w stanie się tego nauczyć. Więc co muszą nam zaoferować gry? To nie jest jedyne pytanie. Musimy się zastanowić, jak zaprząc te wszystkie świetne pomysły już teraz, bo to jest przyszłość, którą budujemy w tym momencie. My się uczymy tego, jak powinno uczyć, wyglądać uczenie się, i powinno ono być rozrywką już. Dziękuję bardzo. Thank you very much, Loli Arlietto.